Witaj, święty Stanisławie, Tyś jest u nas wielkiej sławy, Tyś jest naszym patronem i sławnym Bogiem Królem. Tyś jest naszym patronem i sławnym Bogiem Królem. Tyś jest biskupem Krakowiem, niech tę prawdę każdy powie. Katedralnym kościelem nauczasz ludzi wiele. Najdostojniejszy księże biskupie, nasz ordynariuszu, czcigodni kapłani, wielebne siostry zakonne, drodzy pielgrzymi i goście oraz parafianie, rodacy świętego Stanisława. W tej uroczystej chwili bardzo serdecznie i gorąco pragnę powitać wszystkich, którzy przybyli do Szczepanowskiego Sanktuarium, pielgrzymów i gości. Najpierw słowa serdecznych powitań kieruję pod adresem Jego Ekscelencji księdza biskupa Andrzeja Jerza, biskupa tarnowskiego, który przewodniczy naszej uroczystości. Cieszymy się, że ojciec diecezji jest z nami w dzień świętego Stanisława, aby polecać mu sprawy diecezji, a także modlić się w tym świętym miejscu o nowe powołania kapłańskie i zakonne w naszej diecezji. Księże biskupie, bardzo serdecznie Cię witamy w naszych progach. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Sytuacja militarna w Republice Środkowoafrykańskiej była już tak trudna, że nasi misjonarze, kilkunastu pracujących, pochodzących z diecezji tarnowskiej, rzeczywiście było bardzo mocno zagrożonych utratą życia w kraju, gdzie od prawie 2 lat toczy się rebelia, gdzie zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób wiernych. Dzwoniłem do poszczególnych misjonarzy i jako biskup zobowiązany do ich bezpieczeństwa prosiłem, aby opuścili Afrykę i wrócili z powrotem do kraju, do diecezji, zostawiając im jednak możliwość wyboru. Wszyscy, mimo wielkiego niepokoju i zagrożeń, pozostali na swoich miejscach. Dalej pracują nad tym, aby scalić ten naród, narażając się, bo często bronią między innymi muzułmanów, którzy teraz są z kolei w mniejszości i mogą być niszczeni przez większość, ogólnie rzecz ujmując, chrześcijańską, choć są tam oczywiście różne siły. Patrzymy na nich z szacunkiem, bo to nie są najemnicy, ale to są dobrzy pasterze, którzy życie swoje oddają za owce. Celebrując dziś uroczystość świętego Stanisława, uwielbiamy Chrystusa, dobrego pasterza, za Jego miłość do Kościoła, którą realizuje także przez wiernych swoich uczniów. Uwielbiamy dobrego pasterza za to,
iż także obecnie wypełniają się Jego słowa. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wiara w tę prawdę dodawała sił pokoleniom uczniom Chrystusa na przestrzeni minionych 2000 lat istnienia Kościoła. Była ona źródłem mocy dla świętego Stanisława i dla wielkiego papieża świętego Jana Pawła II. Jest wreszcie także dla nas mocnym i bezpiecznym fundamentem. Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem, jest wiernym świadkiem, którego z owcami łączy szczególna więź znajomości. Jest pasterzem, który swoje życie oddaje za owce. Jest pasterzem, który z zatroskaniem spogląda w stronę owiec, które się zagubiły. Ojciec Święty Franciszek, tłumacząc tę prawdę, mówił: Bóg myśli zawsze z miłosierdziem. Bóg myśli jak ojciec, który czeka na powrót syna i wychodzi mu na spotkanie. Bóg myśli jak Samarytanin, który nie przechodzi obok człowieka, który popadł w tarapaty, litując się albo patrząc w drugą stronę, ale spieszy mu z pomocą, nie oczekując niczego w zamian. Bóg myśli jak pasterz, który oddaje swoje życie, aby bronić i ratować owce. Zdumiewa nas wciąż ta wielka i niepojęta miłość Boga, której adresatem jest każda z nas. Miłość Chrystusa do Kościoła szczególnie wyraźnie widoczna jest w Jego zbawczym misterium męki, śmierci i zmartwychwstania, bo przecież dobry pasterz daje swoje życie za owce. Miłość Boga przejawia się i w tym, że to On sam, najwyższy pasterz, daje Kościołowi pasterzy według serca swego. Wybiera ich, wzywa po imieniu, namaszcza, konsekruje i posyła, by przewodzili innym na drogach wiary. Iluż takich odważnych świadków zmartwychwstałego dał Kościołowi Bóg? Jakież bogactwo tych wspaniałych postaci kryją w sobie dzieje Kościoła w Polsce? W tym gronie jest nasz rodak, święty Stanisław ze Szczepanowa, biskup i męczennik, wierny świadek Chrystusa. Wiele szczegółów z jego życiorysu okrywa ciemność minionych wieków. Wiemy, że zgodnie z ówczesną praktyką duszpasterską Kościoła, biskup Stanisław podejmował swoje obowiązki duszpasterskie, nauczania i uświęcania powierzonego mu ludu. Widzimy go sprawującego sakramenty święte i głoszącego dobrą nowinę, naśladującego dobrego pasterza. Posłuszny poleceniu świętego Pawła uważał na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił go biskupem. Cała apostolska działalność biskupa Stanisława odbywała się w konkretnych uwarunkowaniach społeczno-politycznych, być może trochę podobnych do współczesnych. Były one dalekim od idei autonomii sfery świeckiej i duchownej. Przy tamtym stanie samoświadomości mogło dochodzić z obu stron do przekraczania kompetencji i działań mających na celu wzajemne podporządkowanie. Jednak prawo moralne, Boże przykazania obowiązywały wszystkich jednakowo i dlatego nawet chrześcijański władca nie mógł w Kościele liczyć na to, że zajmowana pozycja społeczna, nawet godność królewska, daje uprawnienie do ulg w zachowaniu prawa moralnego. Dlatego też Stanisław jako biskup tarnowski i jako dobry pasterz upominał króla Bolesława, przyjmując postawę świętego Jana Chrzciciela, który wypominał Herodowi,
jego grzech. Nie wolno ci mieć żony twego brata. Zwrot nie wolno jest niewątpliwie echem słów samego Jezusa, który nieraz używał wobec opornych ostrego słowa biada. Święty Stanisław ze Szczepanowa mógł na zasadzie dyplomacji, poprawności politycznej wejść w relacje z królem, żeby mu się nie narażać. Mógł zamilczeć, mógł prawić mu komplementy, mógł potwierdzać jego drogę naznaczoną okrucieństwem, brakiem poszanowania Ewangelii, przykazań. I wtedy mógłby spokojnie funkcjonować w państwie. Bez lęku, bez obawy, może uzyskując nowe ziemie, nowe przywileje. Ale nie mógł tak uczynić, bo prawo Boże, które zawsze chroni człowieka, powinno być przez wszystkich, niezależnie od pozycji społecznej, materialnej, podejmowane i realizowane w życiu. Słowa moralnego upomnienia skierowanego przez biskupa do króla dotyczyły, najogólniej mówiąc, sposobu sprawowania władzy, obchodzenia się z podwładnymi oraz braku poszanowania świętości życia małżeńskiego i rodzinnego poprzez przyzwolenie na gwałty i rozboje. Upomnienie nie wolno, mówione doczesnym władcom, kosztowało nieraz wiele Kościół i jego pasterzy. Kosztowało także, jak wiemy, najwyższą cenę świętego Stanisława. Dlatego i współcześnie Kościół w Polsce, wpatrzony w postać świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nie zważając na konsekwencje, mówi i mówić będzie nie wolno każdej władzy, która próbuje stanowić prawa niezgodne z prawem Bożym. Dlatego prymas Polski, kardynał Wyszyński, w pewnym momencie powiedział zdecydowanie non possumus, nie możemy już dłużej znosić działania państwa komunistycznego walczącego z prawem Bożym, z Kościołem i z człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że Kościół wtedy, kiedy protestuje w obronie Bożego prawa i w obronie człowieka, nie jest nieprzyjacielem, wrogiem państwa, narodu, kraju. Ale właśnie w świetle prawa Bożego ostrzega, gdy naród, gdy państwo ślepo biegnie ku przepaści. Gdyby zachowywano przykazania w Polsce, o połowę mielibyśmy mniej problemów w sferze politycznej, ekonomicznej, gospodarczej, w życiu rodzinnym. To jest łatwo i prosto udowodnić. Dlatego patrzymy przede wszystkim na Kościół w wymiarze pozytywnym. Kościół naucza przede wszystkim pozytywnie, to znaczy głosi dobrą nowinę i przybliża ewangeliczne błogosławieństwa, ukazując, że jedynie droga poszanowania zamysłu Boga wobec człowieka, wyrażona w przykazaniach, w Bożym prawie, jest autentyczną promocją człowieka, ochraniającą jego wolność i godność. Jako katolicy, świeccy, duchowni jesteśmy wezwani, by nieustannie przyczyniać się do pomnażania dobra w Kościele. Różne i wielorakie przejawy dobra są widocznym dowodem, iż w Kościele istnieje więcej dobra niż zła. I to właśnie dodaje mu siły do kontynuowania swojej misji. Kiedy z racji wizytacji, odwiedzin parafii spotykam się z wiernymi, z różnymi grupami, z poszczególnymi osobami, to widzę, ile w każdej parafii dzieje się dobra. Ale nie zawsze potrafimy się tym cieszyć. Nie potrafimy pokazywać światu tego dobra. Specjaliści od mediów mówią nam, przedstawicielom Kościoła, że macie z jednej strony bardzo dobrą sytuację, bo w Kościele jest bardzo dużo dobra
i można nim się chwalić, czego do końca nie czynicie. Ale równocześnie jest wam bardzo trudno przekazywać dobro, bo dzisiaj w mediach łatwiej jest przedstawić zło. Dobro nie fascynuje, nie pociąga. Musimy to zmieniać. Musimy sobie uświadamiać, że w każdym z nas jest potęga dobra. I im więcej dobra w naszym życiu, tym mniej jest miejsca na zło. I to jest najlepsza walka ze złem. Czynienie dobra. Bóg nas umacnia w tym dobru. Kiedy kilka dni temu patrzyliśmy na tłumy Polaków w Rzymie w czasie kanonizacji, dostrzegaliśmy to olbrzymie dobro. Ileż poświęcenia, ileż wytrwałości, czekania w deszczu i w zimnie, przez całą noc koczowania. I to młodzi ludzie, młodzi Polacy, aby wejść na plac świętego Piotra, aby uczestniczyć w kanonizacji. To jest ogrom dobra ludzi, którzy widzą, co jest najważniejsze w życiu człowieka. Świętość, wspólnota, rodzina. Myślę, że powinien się rozpocząć jakiś nowy, wielki ruch duchowej odnowy. Drodzy siostry i bracia, trzeba przede wszystkim przeciwstawiać się złu. Irlandzki filozof, polityk Edmund Burke mówił, że dla triumfu zła wystarczy, by dobry człowiek pozostał bezczynny. Te słowa przytacza się często w kontekście powstawania systemów totalitarnych, które mogły rosnąć i rozwijać się, gdyż w ich początkowej fazie zabrakło jakiegokolwiek sprzeciwu i oporu ze strony uczciwej i prawej strony społeczeństwa. Co sprawia, że dobrzy ludzie milczą, kiedy należy głośno powiedzieć nie? Co było przyczyną takiej moralnej inercji, jaka pojawiła się chociażby w narodzie niemieckim w okresie sprzed II wojny światowej? Czasami ludzie ulegają złu pod wpływem manipulacji lub groźby. Inni, zajęci swoim życiem, codziennymi sprawami, nie chcą się angażować w to, co na tym etapie bezpośrednio ich nie dotyczy. Później okazuje się, że zło jest już zbyt potężne, aby je powstrzymać i zaradzić coraz większej destrukcji. Jak uczy historia, także współczesna, także ta związana z Europą, także ta związana z sytuacją w Rosji i na Ukrainie, tego rodzaju zaniedbania i bierność bywa później przypłacona ogromną ceną i licznymi ofiarami. Dlatego trzeba się wreszcie odważyć, żeby w autobusie ochronić kogoś, kto jest niszczony. Trzeba się narazić, aby w Sejmie wreszcie powiedzieć nie, a nie kierować się układami czy poprawnością polityczną. Trzeba zwrócić uwagę wreszcie swojemu dziecku i nie lękać się, że się obrazi. Trzeba wreszcie w szkole postawić ostre, zdecydowane wymagania, aby wychować zdrowe, normalne pokolenie. Przykładem ustawicznego piętnowania zła i niesprawiedliwości oraz upominania się o fundamentalne wartości była postawa świętego Jana Pawła II. Na każdym kroku upominał się o prawa i poszanowanie człowieka, o prawa i poszanowanie Boga Stwórcy, Stwórcy człowieka i Pana ludzkiego życia. Był szczególnym orędownikiem i obrońcą wielkiej wartości rodziny i małżeństwa. Wielokrotnie prosił, aby te najważniejsze instytucje życia społecznego i kościelnego objąć szczególną ochroną. Troska o rodzinę wpisuje się obecnie bardzo znacząco w przygotowywany w październiku bieżącego roku synod biskupów w Rzymie, którego tematem będą
wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji. Zwróćmy uwagę, że święty Stanisław w sumie zginął dlatego, że stanął w obronie rodziny, w obronie małżeństwa, ładu społecznego. Myślę, że przychodzi czas, aby dostrzec, jak ważna jest rodzina w naszym życiu. Niszczona, atomizowana, osłabiana. Prawdą jest, iż obecnie nie jest łatwo żyć powołaniem chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa. Ten uświęcony przez Boga model życia jest obecnie ukazywany jako przeżytek lub ewentualnie wariant, nad którym można się zdecydować. Usiłuje się stawiać na równi z tradycyjnym małżeństwem to, co z samej natury nie jest i nigdy nie będzie w stanie mu dorównać. Tym bardziej we współczesnym świecie potrzeba nam pięknych i budujących przykładów życia chrześcijańskich małżeństw i rodzin. Zapewne nie będzie o nich wzmianka w prasie czy telewizji, bo nie dopuszczają się aktów przemocy, nie powodują skandali, a więc nie robią tak zwanego newsa. Kiedy jednak trwają zjednoczeni z Chrystusem, budują Jego Królestwo, zmieniają świat na lepszy. Siłą okazywanego sobie wzajemnie dobra i miłości czynią świat sprawiedliwszym i piękniejszym. Generał Charles de Gaulle, prezydent Francji w latach 1956-69, głosił tezę: jeżeli jesteś biedny, nie masz innej możliwości, musisz zainwestować w rodzinę. Jeżeli jesteś biedny, nie masz innej możliwości, musisz zainwestować w rodzinę. Kiedy popatrzymy na naszych dziadków, na naszych rodziców, to właśnie szli tą mądrością. Często ubodzy, biedni w tej przestrzeni Galicji mieli świadomość, że rodzina zdrowa jest skarbem, jest bogactwem. I zainwestowali w tę rodzinę, zainwestowali w nas, w przyszłość, w naród. Jeden z dziennikarzy, przeprowadzając wywiad ze znanym profesorem medycyny, który wychował się w wielodzietnej rodzinie, zapytał go, jakie doświadczenie wyniósł z rodzinnego domu. Ten odpowiedział mu, że pewnej nocy, gdy był jeszcze małym chłopcem, obudził się około 2 godziny. Zobaczył swojego ojca, klęczącego i modlącego się. Na drugi dzień zapytał mamę, dlaczego ojciec modlił się w nocy. Czy może coś się stało? Matka odpowiedziała mu, że raz w miesiącu mają jedną taką noc modlitwy, noc czuwania. Północy modli się ojciec, a północy ona, matka. Modlili się za swoje liczne potomstwo, które chcieli wychować na dobrych ludzi. Byli świadomi, że dzieci pójdą z domu w świat, gdzie będą różne zagrożenia. Prosili więc Boga, by się nie zagubiły i pozostały na dobrej drodze. Ten dorosły mężczyzna uważał, że to było najważniejsze, najcenniejsze wiano, które wyniósł z rodzinnego domu. Drodzy siostry i bracia, chcemy chronić zdrowej rodziny. Amerykański ekonomista Gary Becker, laureat Nagrody Nobla z 1992 roku, twierdzi, że to nie baza materialna, lecz człowiek stanowi podstawę kapitału, zaś postęp i rozwój społeczny zależą od mocnej pozycji rodziny. Obliczył, że rodzina i praca w niej wykonywana przynoszą 30% dochodu narodowego. Obalił tym samym m.in. mit o niepracującej matce, która pozostaje w rodzinie. Zatem troska o rodzinę i o matki leży w interesie nas wszystkich, również w interesie ekonomicznym. Drodzy siostry, bracia, święty Stanisław, patron ładu społecznego i moralnego, zatrzymał nas dziś przy rodzinie, bo troska o nią była również motorem jego działania. Poza tym w rodzinie nauczył się wierności prawu moralnemu i prawu Bożemu. To przecież w rodzinie rodzą się powołania,
do służby Ewangelii. W rodzinie młody człowiek uczy się, czym jest ofiarna miłość, czym wierność, co się należy Bogu, a co się należy człowiekowi. Niech troska o nasze rodziny oraz o religijny i moralny klimat w nich panujący stanie się owocem naszego dzisiejszego spotkania z Chrystusem i z Jego wiernym naśladowcą, biskupem Stanisławem. Święty Stanisławie, wypraszaj nam łaskę odwagi wiary. Wypraszaj nam miłość, która jest silniejsza niż strach i śmierć. Wypraszaj nam głębokie rozumienie rzeczywistości Kościoła, który jest mistycznym ciałem Chrystusa. Ucz nas naśladować Maryję, Matkę Kościoła i Pannę Wierną w zasłuchaniu w Słowo Boże i w jej zawierzeniu. Niech się tak stanie. Amen. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Za naszego biskupa Andrzeja i jego biskupów pomocniczych, aby obdarzeni światłem Ducha Świętego wiernie wypełniali swoją posługę pasterską w powierzonej im owczarni na wzór świętego Stanisława. Ciebie prosimy. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, w soku wielu winnych rąk odchodzi. Jak ten chleb, co spożył złote ziarno, błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. May He make us an everlasting gift to you and enable us to share in the inheritance of your saints. With Mary, the Virgin Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the apostles, the martyrs, Saint Stanislav, Saint John Paul II, and all your saints on whose constant intercession we rely for help. Prosimy Cię, Boże, by ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. O mój Pański, niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Eucharystycznej umocni i pomnoży łaskę we wszystkich, którzy oddają cześć świętemu Stanisławowi biskupowi, aby zachowali nienaruszony dar wiary i szli drogą zbawienia, którą wskazywa przez Chrystusa Pana naszego. Biskupie Męczenniku Chrystusowy, kapłanie Jezusa Chrystusa, światło Kościoła Bożego, pasterzu owieczek Chrystusowych, apostole ludu wiernego, Ojcze Ojczyzny Twojej, Ojcze ludu wiernego, Bogu przed narodzeniem ofiarowany, kaznodziejo prawdy. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie